Andrzej Sarwa Strzyga i inne opowieści niesamowite Zdawało się jej iż przypływa skądś z jakowejś niezmierzonej dali z czarnej pustki niepamięci i niebytu na razie była samą czystą świadomością i niczym ponadto. Zawieszona w próżni niedookreślonej, zawieszona pomiędzy istnieniem a nieistnieniem, wiedziała tylko jedno, iż jest, iż po prostu jest. I właśnie owa myśl natrętna pulsowała w mózgu. Jestem, jestem, jestem. Nie wiedziała, czy mijają sekundy, czy wieki. Jej oczy nie rejestrowały obrazów, jej uszy nie wychwytywały dźwięków. Cisza i ciemność. Wszechogarniająca, wszechobecna, nieskończona. Lecz, powoli, bardzo powoli, jeła uświadamiać sobie, że poczyna podlegać przemianie. Odzyskiwała poczucie własnego ciała. Mrowienie w stopach zdrętwiałe mięśnie rąk, nieprzyjemny ucisk w kręgosłupie. Delikatnie poczęła poruszać palcami, jakby jeszcze nie dowierzając, iż może nimi władać zgodnie z własną wolą. A one, co za radość, były posłuszne. Zginały się i rozprostowywały w rytm sygnałów wysyłanych przez umysł. Jakiś ciężar przygniatał jej piersi. Nie, nic na nich nie leżało. To tylko gęste znieruchomiałe powietrze nie chciało nakarmić płuc i chociaż w nie wnikało, nie syciło przecież. Już była sobą. Prócz czucia wracała i pamięć przesuwały się w niej barwne obrazy przeszłych zdarzeń. Było lato. Tak, było lato. Za oknem w miniaturowym ogródku rosły malwy. Lubiła się wpatrywać w ich różowe, bordowe, żółte czy białe kwiaty, które zdawały się do niej uśmiechać. Lubiła patrzeć, jak pszczoły siadają na płatkach, a potem wsuwają się do środka i spiwszy słodki nektar, odlatują ociężałe i całe oblepione żółtym pyłkiem. Czasami też odwiedzała ją sroka. Była to bardzo odważna sroka, bo zdarzało się, iż przycupywała na parapecie i przekrzywiwszy łebek wpatrywała się w leżącą, a później odlatywała, śmiesznie jak to sroka, machając skrzydłami. Lubiła patrzeć na mrówki, które w nieustannej procesji, niestrudzenie przemierzały jedną i tę samą ścieżkę nadpróchniałego parapetu kryjąc się w szparze pomiędzy futryną a oblazłym stynku ościeżem okiennym lubiła patrzeć leżąc wsparta na spiętrzonych za jej plecami poduszkach bo cóż innego ponadto mogła czuć malwy przekwitły obeschły brunatniejące wysokie badyle niegdyś zielonych łodyg sroka nie zaglądała już do izby bo okno zamknięto na głucho i nawet mrówki gdzieś się zapodziały a później Później spadł pierwszy śnieg. Widziała jak wielkie, podobne do gęsiego puchu płatki wirują w powietrzu i bezszelestnie osypując się z nieba przykrywają ziemię. Gdy mróz stężał, nawet pod wielką ciepłą pierzynę zdarzało mu się wsuwać swe lodowate palce. Przypomniała sobie jak dzwoniły dzwony wzywając na pasterkę leżąc tak tutaj, gdy mijały dnie, miesiące, gdy zmieniały się pory roku, nauczyła się rozróżniać ich dźwięki. Dzwonili u Fary, u świętego Piotra, u Marii Magdaleny, dzwonili i w innych kościołach. Ach, jakże pragnęła móc pokonać własną słabość, wstać, przyodziać się i pójść razem z gromadą ludzi tam, dokąd wzywały dzwony jakże chciała usłyszeć miłe skrzypienie zmarzłego śniegu pod stopami, jakże chciała wydychać obłoczki pary, która szadzią osiadała na włosach niesfornie wymykających się spod chustki. Dzwony przestały bić, a ona została sama z mrokiem. Z mrokiem i ciszą. Chyba...